Witajcie na kanale wideotesty.pl. Zapraszam Was na recenzję myszki dla graczy od firmy Deluxe Model M811. Jest najbardziej topowy model od tej firmy, jeżeli chodzi o myszki. W dość ładnie prezentującym się pudełku znajdziemy myszkę, instrukcję i płytę z oprogramowaniem. Możemy także pobrać odpowiedni sterownik ze strony producenta. Po instalacji wystarczy podłączyć myszkę do portu USB. System powinien już bez większych problemów skonfigurować urządzenie do pracy. Deluxe M811 ma wymiary 132x80 i 42 mm. Waży około 128 g. Kabel jest opleciony i ma długość 1,6 m. Port USB jest dodatkowo lekko pozłacany. Kabel wychodzący od myszki jest dodatkowo wzmocniony. Trzyma się dość mocno i raczej nie powinniśmy się ubawiać, że się zepsuje. Model jest w czarnej wersji kolorystycznej. Boki zostały stworzone ze śliskiego plastiku. Materiał dość szybko się brudzi i palcuje. Górna część jest wykonana z szorstkiego i miłego w dotyku sztucznego tworzywa. Podobnie jak boki, także bardzo szybko zbiera nasze palce. Rolka działa niezwykle szybko i nie stanowi większego oporu. Do tego jest dość cicha w działaniu. Oprócz podstawowych przycisków prawy lewy i rolki znajdziemy dodatkowe pięć klawiszy po dwa na każdy bok. W programie dołączonym do myszki będziemy mogli je skonfigurować do naszych potrzeb. Są one umiejscowione w dość dobrym miejscu i w żaden sposób nie naciskałem ich przypadkowo. W moim wypadku do ich aktywacji musiałem lekko podnieść kciuk. Było to możliwe nawet bez odrywania ręki od myszki. Zastosowano mikrostyki Omron, żywotność wynosi około 5 milionów kliknięć. Ostatni przycisk znajduje się na froncie i służy do zmiany DPI. Myszka jest przystosowana zarówno dla osób prawo, jak i leworęcznych. 811 wyposażony jest w sensor AWAGO 9800. Może pracować w takich rozdzielczościach jak 1000, 1600, 2400, 3200, 4000 i 8200. Każda zmiana czułości myszki powoduje, że będzie świecić na inny kolor. Dołączone do myszki oprogramowanie pozwala jednak zmienić te wartości i dostosować do naszych potrzeb. Przyspieszenie wynosi 30G. Częstotliwość możemy wybrać od 125 do 1000 Hz. Po instalacji na pulpicie powinniśmy mieć skrót do programu Ultimate Gaming Mouse Driver. Oprogramowanie posiada polskojęzyczny interfejs. Kiedy tego nie mamy, musimy ściągnąć odpowiednią wersję ze strony producenta. Program składa się z modułów. Po lewej stronie możemy wybrać i skonfigurować profil. Do naszych dyspozycji oddano aż 5 profili. Ta ilość w sam raz powinna nam wystarczyć. Oprócz samego zapisywania ustawień do pamięci możemy także zapisać je na dysk. Zmieniać możemy także podświetlenie myszki. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby je wyłączyć, włączyć ciągłe światło czy pulsacyjne. Osobiście preferuję ten drugi tryb. Dla celów demonstracyjnych możecie teraz zobaczyć tryb oddechu. Kolejną zakładką jest czułość. Tutaj przy pomocy suwaków możemy zmienić domyślne wartości. Przy pomocy dodatkowych opcji jesteśmy w stanie zmienić podstawowe ustawienia na te, które lepiej będą się sprawdzać w naszym wypadku. Z kolei w zakładce ustawienia systemowe jesteśmy w stanie dostosować szybkość dwukliku, wskaźnika, prędkość przechylenia kółka i prędkość obracania kółka. W ustawieniach zaawansowanych znajdziemy takie opcje jak częstotliwość, w którym maksymalna wartość wynosi 1000 Hz, czas reakcji także możemy zmienić przy pomocy suwaka. Na samym końcu pozostała zakładka ustawienia przycisków. To tutaj możemy zmienić układ klawiszy. M811 posiada cztery dodatkowe przyciski, które na pewno wykorzystamy w codziennej pracy czy w grach. W grach Deluxe M811 sprawuje się wyśmienicie. Urządzenie testowałem w grach Metro 2033 Redux, Metro Last Light Redux, jak i Battlefield 3. W każdej wymienionej grze grało mi się komfortowo. W niektórych przypadkach musiałem dostosować ustawienia dla lepszej wygody. Znakomicie w takich sytuacjach sprawdzają się dodatkowe profile, jak i boczne przyciski. Do nich możemy przypisać inne funkcje, które zawsze będziemy mieli pod ręką. Myszka także bardzo dobrze leży w dłoni, ze względu na swoje wymiary. Oprogramowanie sprawdza się zarówno w grach, jak i pracach biurowych. Za urządzenia może przemawiać także dość atrakcyjna cena urządzenia. Ten model możemy już dostać w okolicach 100 zł. Zapraszam Was także do wchodzenia na nasz portal wideotesty.pl, odwiedzenia naszego forum, jak i lajkowanie fanpage'a na Facebooku.